Premier. Dzięki temu zaoszczędzimy 50-80 miliardów w premier. Elektromobilność w Polsce umożliwi zmniejszenie importu ropy. Transformacja energetyczna w naszym kraju pomoże poprawić jakość powietrza, warunki życia i zdrowie Polaków, ale jednocześnie dzięki rosnącej roli elektromobilności pozwoli zmniejszyć import ropy i gazu, przekonywał premier Mateusz Morawiecki, otwierając trzeci dzień szczytu klimatycznego Togetair. To pozwoli nam także zaoszczędzić 50-80 miliardów złotych rocznie, mówił premier. Podkreślał jednocześnie, że proces transformacji energetycznej powinien być sprawiedliwy społecznie. Czyste środowisko, dobry klimat, czyste powietrze to nasz narodowy cel. To wielkie społeczne wyzwanie. Od celu nie odstąpimy. Musimy przebudować wiele elementów życia gospodarczego i społecznego, mówił premier. Musimy też jednak zdawać sobie sprawę, że są szerokie rzesze społeczeństwa, które nie mogą ponosić zasadniczych kosztów transformacji energetycznej. Koszt transformacji musi być rozłożony właściwie, grupy najmniej uposażone, najbardziej uzależnione od dotychczasowego modelu energetycznego, muszą mieć perspektywę zmiany. Celem jest doprowadzenie do zmian klimatycznych na zasadach sprawiedliwych społecznie, dodał. Na realizację transformacji kierowane będzie ogromne wsparcie finansowe ze strony budżetu unijnego i budżetu krajowego. Morawiecki podkreślał, że wynegocjowane zostały na ten cel ogromne pieniądze. Zapewniał, że dotrą one do Polski już wkrótce. Bo jestem przekonany, że zbudujemy odpowiedzialną większość w parlamencie, by pieniądze służyły sprawiedliwej transformacji. Zbudujemy przestrzeń do szybszego rozwoju i już w najbliższych miesiącach czy kwartałach odczujemy ulgę nie tylko w obszarze epidemii, ale też dzięki dodatkowym środkom z budżetu polskiego i unijnego w środowisku, informował. Zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, że nie tylko węgiel odpowiada za emisję, ale także ropa naftowa. Jest ona odpowiedzialna w niektórych regionach świata nawet za 1/3, 1/4 emisji. Dlatego tak ważny jest rozwój elektromobilności. Postawienie na czysty transport w miastach, w mniejszych miejscowościach, to cel nakreślony przez nas parę lat temu. Jest on mocno promowany, mówił premier. Poza czystszym powietrzem i poprawą zdrowia Polaków czynnik ten ma jeszcze jeden aspekt, ekonomiczny. Premier poinformował, że Polska na import ropy i gazu wydaje rokrocznie od 50 do 70 miliardów złotych, w zależności od aktualnych cen węglowodorów. To co najmniej dwukrotnie przekracza środki netto z Unii Europejskiej wpływające średniorocznie do Polski w perspektywie, która mija. To więcej niż budżet na edukację i zdecydowanie więcej niż budżet Ministerstwa Kultury czy Ministerstwa Sportu. To około połowa budżetu rocznego na służbę zdrowia. To gigantyczne pieniądze. Celem powinno być odejście od paliw kopalnych, zwłaszcza tych, które powodują znaczący ubytek w finansach publicznych. Proszę wyobrazić Polskę czystszą i bogatszą o te 50-70 miliardów złotych rocznie, mówił. Dodał, że w ciągu kilkudziesięciu lat Polska może osiągnąć zerowy bilans emisji. Premier podkreślał, że transformacja energetyczna i gospodarcza przeprowadzona sprawiedliwie przełoży się na poprawę bilansu handlowego, bilansu rachunku bieżącego i na zasadniczą poprawę naszej międzynarodowej pozycji walutowej netto.